Cześć. Cześć. Tu? Pergu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 rg
powiedziałam, kulturki, kulturki i raperki. Bola! Ola. I mama. I mama Bobasek z aparacikiem. Oj, znowu. Ale to dłużej potrwa, także spokojnie. Musicie się po prostu przyzwyczaić. Albo to mama musi się przyzwyczaić. Czy jakiś followers nas właśnie teraz słucha, to prosimy o... Followers? Kto to jest followers, Maja? No followersi nasi. Kto jest w ogóle followers? No ty to wymyśliłaś. Ja tego nie wymyśliłam. Maja, czy ty nie widzisz, że mama seplani i słuchacze nie rozumieją? A co to znaczy followować? Followować. Słuchać kogoś. Nie. Oglądać kogoś. A po angielsku follow to znaczy co? Nie znaczy lubić kogoś. Zostaw mnie z tego. Yo. Co to znaczy follow? Dziewczyny. Follow? No, podążać za kimś. To follow. Podążać za kimś. Followersi. Czyli followersi to są ci, którzy... Podążają za nami. Którzy nas oglądają. Którzy was po prostu słuchają. Regularnie. Czyli podążają za waszym gadaniem. No na pewno. Niebo taki! O, to było przypadkiem. Było za głośno. A ja proszę mi tutaj tak na głowie nie robić, bo ja miałam piękną fryzurę, a teraz co? Kulturki! Kulturki! A my nie powiedziałyśmy, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy. Nie, Maja powiedziała, że zwiadowcy, tylko że nie do tego pytania... Dlatego mówiliśmy o followersach, bo followersi to tacy... ci, co podążają, a zwiadowcy to są ci... To też którzy... podążają. To też podążają. Którzy idą na zwiad. Tak. No dobra. Co to za książka ci, zwiadowcy? Kto ją napisał? Joren? No, Jockey ją napisał przecież. John Flanagan. Dokładnie. A i to jest, będziemy rozmawiać o pierwszym tomie, bo to jest cała... Wojny Gonzaga. Gorlanu. Gorlanu, okej. Ruiny Gorlanu. A ona chciała powiedzieć Gonzale. Gonzalu. Ruiny Gonzalu. Mi na pewno łatwiej byłoby powiedzieć Gonzalu niż Gorlanu. Gorlanu. Ruiny Gorlanu. Jest to pierwszy tom... Zwiadowcy. ...serii, tak? Zwiadowcy. Która ma dosyć dużo tomów. Potem jest... Potem są kolejne. Tak, Płonący most. I wiele innych tomów. Jakby tylko powiem, ja o drugiej części nie będę opowiadała. Dobrze. Przygotujemy się, Maju, na to. Więc ja wyjdę z pokoju. Nie ma sprawy. Ale teraz tom pierwszy. Ruiny Gorlanu. Zróbmy wstęp. Bohaterowie. O czym jest ta książka? Jest o jakimś chłopcu. To się nazywa Willy. Nie, on się nazywa inaczej. Johnny. Nazywa się Willy. Nazywa się znaczy to Johnny. Will. Nie, znaczy to nazywa się Will, ale mówią na niego Willy. Albo Johnny. No Maja. No bo pisze się Johnny. Wcale nie. Willy się pisze. Pisze się Johnny, jak to się nazywa Willy? No i on się nazywa Willy. Nie, nazywa ma... się Will. Will i ma 12 lat. No, ej, ma 15. Dobra. I on jakby jest w takim jakby dlatego, że ich zamek, jeżeli są jakieś sieroty, które nie mają rodziców, no to zamek... Rodziców! No to król bierze ich do swojego jakby takiego królewskiego sierocińca i tam sierocińca. I oni tam uczą się wielu rzeczy w trakcie tego, a jak mają 15 lat, to jest dzień wyboru i któryś z osób na przykład z kuchni, albo ze stajni, albo ze szkoły rycerskiej, albo bierze do zwiadowców. No, Maja, do zwiadowców to bardzo rzadko. No, do zwiadowców to bardzo rzadko dostawają się ludzie, a właśnie ten Will się dostał. Will.
Do zwiadowców? A tak. Kto to są ci zwiadowcy? Kto to jest ci zwiadowcy? Oni mogą być niewidzialni. Nie, no oni potrafią się kryć i dużo słuchają i oni co oni robią? Tak naprawdę to on trafił do Holda, żeby być jego uczniem. Mhm. A Hold ci A najśmieszniejsze było takie, że pierwszy dzień i on się pytał, co my będziemy robić? Poszli do domku jego. I on miał, on cały dzień wykonywał obowiązki domowe. I takie, no ja powiem też tamtą, no. miutła jest w pokoju, garnek tam, jakaś tam, coś tam, ścierki tam, ścierki tam, drewno na opał na dworze, a podłogę to chyba sama znajdziesz. No ale ja się wciąż nie dowiedziałam, kim są zwiadowcy. No to są tacy ludzie, no gotują. Którzy po prostu skradają się, szpiegują, dobrze bardzo walczą, ale oni nie walczą mieczami, tylko walczą dwoma nożami i łukiem. Mhm. A z kim oni walczą? No, są tak, znaczy to rzadko walczą, tylko głównie jakby szpiegują. To tacy szpiedzy, tak? Tak. Mhm. Czyli... Bo szpiegują takiego złego króla, który nie jest taki Morgarot. Morgarot i on jest uwięziony, ale on tam szykuje wojnę. A, czyli ich oni tak potajemnie, tak, muszą i oni właśnie wyrobów, tak? Jeden ze zwiadowców i tak naprawdę no to Morgarot kiedyś zaatakował ich królestwo. I Hold. I właśnie on się dopiero dowiedział później, że Hold razem z grupką zwiadowców to dzięki nim uratowali ich królestwo, dlatego że oni walczyli z tej strony, a oni się zakradli, bo w ogóle ich nie było słychać, ani w ogóle ich nie było widać. I oni się zakradli od tyłu i napadli na ich armię od tyłu. Wow. I się wszystko zepsuło, cały mur się zepsuł i oni przegrali wtedy. Czyli to taki podstępem taki. Tak. Taka dobra strategia, tak? Tak, i to ten Hold przeprowadził. I ten król chciał zrobić na jego cześć jakiś ten, żeby on był taki ten, ale Hold odmówił i on nie chciał. Bo on Hold jest taki ukryty. I o co chodzi w tej pierwszej części zwiadowców? No, że ten Morgarot wysyła takich, żeby napadali różnych takich, co się nazywają Wargalowie. Jeszcze takie dwa straszne stwory, nie pamiętam jak się nazywają. Oni się nazywają tak... I one potrafią skamieniać ludzi wzrokiem, ale także jakby nie, że są kamieniami, tylko że się zatrzymują w miejscu i nie potrafią się ruszyć. Ale boją się ognia. No, a Hold już umie takiego zabić. Już zabił jednego. Nawet dwóch zabił. Jeszcze mieli tam takie wielkie polowanie na takiego wielkiego dzika. Jednego zabił taki ten, a potem... Hold. Taki ten? No, taki pan, co nie mówili jak on się nazywał, ale to był rycerz. I oni myśleli, że to jest ten jedyny dzik a potem dwa razy większy nadszedł i tam walczyli z nim, no. Najpierw Will i Chore, najpierw Chore z nim zaczął walczyć, potem on upadł Will. I Will zaczął z nim walczyć. Will. I jeszcze jego, bo on miał jeszcze takiego konika, co się nazywał Wirli chyba. Tak, Wirwi. Wirwi. On tak się śmiesznie nazywał. Tak, Wirwi. Ale w końcu Hold wystrzelił tak strzałę, że w samo serce utknęła. O. A słuchajcie, teraz też o tym, jak ten Will się przygotowuje, tak? Do bycia zwiadowcą. Tak, bo on na samym końcu dostaje taki listek, bo oni tam mieli listki, jak to się nazywało? On miał listek z brązu, czyli ucznia zwiadowcy. I to były liście dębu? Chyba tak. Czyli to takie odznaki się dostaje, tak? Tak, odznaki. Srebrną mieli zwiadowcy, a... A złotą? Nie, złotych nie mieli się. A taką... Jak to się nazywa? Brązową? Z brązu mieli uczniowie zwiadowców. Czyli teraz się przygotowują. Tak. Do bycia zwiadowcą. I co, on przez całą tą pierwszą część przygotowuje się do bycia zwiadowcą? No, tak, uczy się różnych rzeczy, strzelać z łuku, nożami. Mieliście jakieś fajne przygody? Tak, mieli. A jaka była, Maju, twoja ulubiona? Ulubiona? Kiedy było takie...
Skop mu tyłek. Nie, Maja, pamiętam, kiedy oni, bo tam, bo to było takie coś, że też to parę rozdziałów oprócz życia Willa pokazywali też życie Horesa w szkole rycerskiej, bo on się dostał do szkoły rycerskiej. I tam było najgorsi ludzie na świecie. Bo tam byli trzech, którzy po prostu temu Horesowi robili krzywdę, ciągle go bili. I na przykład raz kazali mu być w wodzie po szyję i trzymać nad głową taki jakiś 10-kilogramowy głaz i tak i musiał liczyć do 1000. O nie. No ale potem Horace to zauważył i powiedział: skop im tyłek. Nie, ale właśnie to Horace tam musiał siedzieć. Czyli to była taka powrót do przyszłości, jak on był w szkole, tak? I jak on się uczył. Nie. Jak on się uczył. No, ale oni tam po prostu czasami pokazywali Horesa, czasami Willa, tak, jak oni tam mieli. I potem jednego dnia oni założyli mu worek na głowę i zaczęli go bić patykami, a potem on poszedł do Willa i potem poszli do Willa i chcieli mu tak zrobić. Aż w końcu przyszedł Horace i go uratował, a przyszedł Holt i on powiedział, i ci chłopacy powiedzieli: to są sprawy szkoły rycerskie. Ale zauważyłem, że zaatakowano tutaj ucznia szkoły zwiadowcy. Nie, ucznia zwiadowcy. I takie jest trzech na trzech. Za pierwszym razem Holt strasznie przygniótł tego jednego. Za drugim razem to Horace miał się z nim rozprawić i takie leżał już na ziemi pobity przez Horace'a. I takie, to jest chyba dorównujące, ale żeby wyrównać ale co by można było zrobić jeszcze, Holt? I ten Holt mówi: myślę, że warto skopać mu tyłek. I on wziął taki wielki baton i psiło w ten tyłek, walił tego kolesia. I jeszcze był jeden, który tylko tak miał. I potem ich wszystkich tak wylali ze szkoły. Że tak stał i wtedy on tak, jakby stały się butem, to kopnął Holt w tyłek. No, ale to takie niefajne zjawisko, prawda? A potem ich wylali ze szkoły rycerskiej za to, że tak torturowali tego Horace'a. Potem było mu dużo lepiej. Ale wszystko dzięki Holdowi. No, ja wiem, ale to ogólnie to jest takie niefajne zjawisko, ale często się zdarza w szkołach, prawda? Że na przykład się młodsze dzieci są dręczone. Tak. Dręczone. Tak. Dręczone, męczone przez dzieci starsze. Ale prawda? W szkole rycerskiej, dlatego że drugoroczniacy mieli prawo, żeby. Ale nie mieli prawa do takich rzeczy, tylko mieli na przykład prawo wziąć. Jak ktoś ten, no to mieli na przykład prawo powiedzieć komuś, żeby zrobił parę pompek albo cen. Nie wiem, ale czy nawet takie coś jest fajne? No nie, ale no po prostu mieli jakby prawo tradycyjnie, ale już ten Sergio Odnej, który się zajmował tymi rzeczami, bo on był dyrektorem szkoły rycerskiej, to on starał się zapobiegać takim rzeczom, ale Horace myślał, że tak można i dlatego nie poszedł do niego. Mhm. Okej. Okay, czyli... I potem wydali do szkoły i w ogóle było dobrze i on musiał być 2 dni u pani pielęgniarki. Maja, musieli skopać mu tyłek. Co wam się najbardziej podobało w tej książce? Mi się wszystko. Mi też. A co najbardziej? A ludzie nam napiszą w komentarzach. Maja, zauważymy, nie mamy komentarzy, bo ich nie potrzebujemy. Mamy? Ja bym chciała się dowiedzieć od was. No, ale co wam się podobało, a nie co się innym przyjaciółom podobało. No ale mówicie serio, to jest bardzo fajna książka i mi się wszystko. Tak samo jak w Baśniu Bożym. Ale bohaterowie, czy akcja, czy... Zwiadowcy, bo najlepsi w ogóle są zwiadowcy. Mi się najbardziej chyba Holt. Ja też, ja go najbardziej lubię i jeszcze lubię takiego kolesia, co się nazywa... No i powiedziałeś tego takiego... Guten. Gucio. Nie, ty jak ty pamiętasz? Taki wcześniejszy uczeń Holda, co się nazywał. No, on był taki, chciał mu zrobić takie... I on jedyny się posługiwał mieczem, bo dlatego, że oprócz tego, że był zwiadowcą, jeszcze się uczył na bo rycerza. Bo jego tata był rycerzem. I on go uczył takiej mocnej szermierki. Ale on ale i tak... Ale zwiadowcy nie walczą na miecze. No nie, ale on był taki jedyny, co walczył. Aha. Miał miecz, ale miał też nóż, noże miał. I on mógł zrobić tak. Pch.
Jakbyś się były w takiej, miałybyś w takiej szkole, znaczy w szkole, jak miałybyś się gdzieś trafić do któregoś... Ja bym chciała być zwiadowcą. Ja też bym bardzo chciała być zwiadowcą. Ja, albo... A dlaczego? Bo oni są tacy fajni. Bo można strzelać z łuku. Bierze się łuk i wtedy tak... Ała, to kogoś. Naprawdę boli, Maja. Maja wszystko pokazuje. Każdy element, o którym mówi, to pokazuje. Pokazywała, jak się kopie tyłki, pokazuje teraz, jak się strzela z łuku. Szkoda, że tego nie widzicie. Chyba musimy zacząć kręcić wideo, bo nie. Maja wszystko pokazuje. I tak się strzela. Tak się robi, tutaj łuk się i takie... Takie... Tylko tutaj, się, tak, tutaj się... Trzyma i takie... I według się tak palce trzyma i tak... Już Maja, tak się... A w jakich to już czasach się mniej więcej dzieje ta książka? No, nie powiedzieli. Nie powiedzieli, dlatego że to jest jakieś krainy, która nie istnieje. No tak, ale to takie, jakbyście miały porównać do historycznych, to mniej więcej to jak, do czego to podobne jest? Do takich czasach królów różnych. Czyli tylko, do średnio... Znaczy to wiecza. Tak, do średniowiecza, ale to czyli by do było... Mieszka, znaczy to oprócz tych czasów, to by było takie prawdziwe bez magii, oprócz tych niektórych stworów, które były takie trochę magiczne. Aha. Ale reszta to nie było magiczne. Na pewno to jest przeciwieństwo baśnioborów, w którym wszystko jest magiczne. Nie. Ludzie są magiczni, wszystko jest magiczne. Nie, dosłownie. A tutaj nie wszystko jest magiczne, tak? Tak, tam nawet wanna jest magiczna, właśnie Boże. No. Bo może przemieszczać ludzi i stara beczka jest taka... A tutaj co jest? Normalnie są królestwa, zamki, tak. Rycerze, wojny, bitwy. Królowie. A są jakieś inne wątki niż wojna i... Nie. Nie ma? Nie ma. Nie ma? Jakiejś przyjaźni, miłości? A! Miłości! A! Miłości jest! Miłości Aha. jest i jeszcze przyjaźni jest, dlatego że najpierw Horace i Will się nienawidzili, a potem to byli najlepsi przyjaciele. A i była miłość, ale pozytywna. No, ale to była taka mała. A ten Horace to jest jakiś... Kto to jest w ogóle? No, ten Horace, to on był jeden z tych uczniów z sierocińca, który się dostał do szkoły rycerskiej. I on był potem... On był najpierw wrogiem Willa i się czasami bili. A potem to był... A potem po tym bitwie z tym dzikiem oni byli nim takimi bardzo dobrymi przyjaciółmi. Okej. No, a wątek miłosny? No to był... No że to... taka dziewczyna się pocałowała z tym Willem. To się ona była Alice, to była też jedna z tamtych tych. Ona była super wysoka. I ona była ze szkoły, nie pamiętam już tego. Kucharskiej. Nie, to Jenny była ze szkoły kucharskiej, Horace ze szkoły rycerskiej. Nie, ja wiem! Ona z tego, z takiej... John ze szkoły skrybów, a ona ze szkoły, nie pamiętam, chyba negocjacji albo... No, negocjacji. Negocjacji, nie, ale coś, fajna szkoła, coś w tym co? Stylu. Mediacji może. No, że takie negocjacje. No i co ona tam się uczyła w tej szkole? No, negocjować. Negocjować, co znaczy negocjować? Gadać. Ale Maja, to nie była szkoła negocjacji. No ale wiecie, co znaczy szkoła negocjacji? Tak. Tak. A co? Tak, że na przykład negocjuje się, jak to znaczy negocjować? Się sprzedaje albo kupuje, że się negocjuje, ile to ma, jaka to ma być cena. A. Że na przykład... 20! Nie ma mowy, przynajmniej 30. I tak aż będzie do 40 na przykład, albo do 50. Aha. Albo jak będzie zew, bo mi już nie chce spać. Maju, jest godzina 10. Ja nie wiem, dlaczego tobie się chce spać. 10? Rano. Nie, po południu, czyli my dzisiaj nagrywamy o 22 odcinki bardzo. Oj, chyba nie. Chyba jednak jest rano, 10 rano. Nie. I nagrywamy odcinki rano. A 10 ile? 1. O, czyli 22:01. Serio jest 10:01? Serio. To za niedługo Ola jedzie na urodziny. To zanim jeszcze Ola pojedzie na imprezkę urodzinową, to mam nadzieję, że powie, komu polecacie tę książkę. Wszystkim dzieciakom! No dobra, nie małym, bo się jeszcze pozabijają ze strachu. Do lat... 1000. 15? 15, tak 16. Maja, ludzie nie żyją 1000 lat. Ludzie nie żyją po 1000. Niektórzy ludzie żyją. Nie, Maju. Maja, nie ludzie, za to właśnie, Boże, jednorożce żyją 5000 około. No właśnie.
Więc to jedno, to też dla jednorożców polecamy. Książka dla jednorożców. Maja Paprot to jest taki człowiek. Maja już widzę tutaj, że tak powiem, wata cukrowa do głowy uderza, bo już myśli o tej wacie cukrowej, którą za chwilę ma dostać jako rekompensatę imprezki urodzinowej, na którą idzie Ola. Nie, to tak nie powinno być, chyba że mogę na majce usiąść. Nie, do coś innego. Nie, nie. Także ta wata cukrowa już jej trochę do głowy uderza. Książka jest na pewno dla dzieci trochę starszych. Trochę bym musiał bardziej się postarać z tym gadaniem. Dla dzieci trochę starszych, czyli wieku 7-8 lat. O, tak. Nawet jeszcze takie za małe dzieciaki chyba. Ja i Maja to co innego, bo my to lubimy nawet książki dla dorosłych. Tak. A, na przykład Sapiens Sapiens. Na przykład. Zatem książka dla trochę starszych dzieciaków, a takie nastolatki chyba też jeszcze mogą czytać. Tak, nawet do 16 lat i 15, dlatego że oni są w wieku 15. Właśnie, bohaterowie są starsi i historie są takie dla starszych. Jest wojna, jest jakaś strategia. Ale to w drugiej części jest wojna. Tak, tak, ale się pożegnamy. No na pewno jest to też fajna książka, bo to jest seria, czyli nie skończy się tak po jednej części, tylko można dalej śledzić te losy tak. Tych bohaterów i to jest super. To my się pożegnamy? No, się jakoś tak może głos podkręcić, żeby był jakiś taki trochę bardziej taki zrozumiały. Nie wiem, czy się da. Ale i tak powiemy pa, a coś co się tak fajnie rymuje. Ale i tak powiemy pa. Czy da się ten głos jakoś podkręci? Chyba tak! Ale i tak za chwilę powiemy pa. To się Maja nie rymuje. Nie, to prawda. Ale i tak powiemy pa. Pa. Maja nie jest poetką, Maja pa, pa. Mówi prozą. Pa 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 ha, ha, ha. No dobrze. To życzymy Wam wszystkim udanego dnia. Niech Wam wata cukrowa do głowy nie uderzy. Uderzy, ani uderzy. Inne słodycze. Słodycze. I powiem Wam już papa. I polecamy jeszcze raz bardzo książkę Zwiadowcy. Całą serię Zwiadowców. I na pewno wrócimy do kolejnych części. Więc pa! Pa! Trzymajcie się, pa! Miłego dnia!